Dzisiaj Lalilu pokaże Ci, jak zdobyć własny dom i zostać właścicielką sklepu spożywczego bez wychodzenia z domu. Uformuj piankolinę w kształt bochenka chleba. Zrób nacięcia w chlebku, żeby wyglądał jak świeżo upieczony. Żeby zrobić chałkę, zroluj 3 kawałki piankoliny w paski i złącz je u góry. Zrób z nich warkocz. Twoja chałka jest gotowa! Zrób kulkę z piankoliny. Zrób 2 nacięcia na środku i delikatnie spłaszcz bułkę, żeby wyglądała bardziej naturalnie. Musimy tylko pomalować nasze ciasto, żeby wyglądało realistycznie. Od kilku kromek chleba jeszcze nikt nie umarł, szczególnie kiedy nie ma żadnych kalorii. Czy ktoś zamawiał poranną pocztę? Może mieszkańcy Filiżanki? Użyjemy spodka jako podstawy. Zrób schodek ze zszywek. Przyozdób całość żywopłotem ze starych gałęzi i zielonej wełny. Zrób ścieżkę z kawałków cegły. Wysyp trochę ziemi na podstawek. I zrób stopień z drewnianego patyczka. Przyklej połówki wykałaczek do kawałka drewna. Postaw ławkę obok ścieżki. Zrobimy lampę ogrodową z małej tubki i szklanej kuleczki na igle. Zrób małe grzybki z piankoliny. Żeby stworzyć płotek dookoła naszego bajkowego domku, przytnij wykałaczki i przyklej je do krawędzi spodka. Wytnij kółko o średnicy takiej jak filiżanka z papieru o drewnianym wzorze. Narysuj takie kształty dookoła kółka. Przyklej kółko do kubka. Dodaj okno zrobione z wykałaczek i drzwi z drewnianej szpatułki. Przyklej kawałki cegły pod oknem. Dodaj pnący bluszcz dookoła domku. Jak ładnie pachnie! Tylko nie narób bałaganu swoimi butami. Połóżmy wycieraczkę z papieru piankowego pod drzwiami. Napisz na niej witamy, żeby wszyscy czuli się jak u siebie. I nasza filiżanka zamieniła się w domek hobbita. Uwielbiam zdrowo jeść. Za każdym razem, kiedy idę po zakupy, wracam z pełnymi siatkami. Hej, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Czy to od zimna? A może jakieś chemiczne rośliny miały coś z tym wspólnego? Ale przyszło mi na myśl coś fajnego. A może stworzymy mini sklepik spożywczy? Zrób koszyki na owoce. Zrób boki z drewnianych patyczków i sklej je. Dołącz poprzeczną deseczkę, żeby dno było wytrzymałe. W sklepie będzie wiele różnych owoców, więc musimy zrobić koszyki o różnych rozmiarach.
Teraz mamy pojemniki, więc musimy wymyślić, co do nich włożyć. Piankolina nam pomoże. Nasze zbiory nie są zależne od pogody, więc możemy zrobić całoroczny zapas owoców. A najlepsze jest to, że się nie popsują. Przyklej połówki wykałaczek dookoła nakrętki w równych odstępach. Owiń każdą z wykałaczek nylonową nitką, aż dotrzesz do ich wierzchołków. Teraz możemy zająć się bezpieczeństwem. Pomaluj koszyk. Zrób rączki z resztek nitki. Uformuj piankolinę w kształt mini jajek. Zróbmy kiść bananów. Uformuj piankolinę w półksiężyc, dodaj trochę farby i gotowe! Do zrobienia ekologicznej torby będzie nam potrzebny cienki, biały materiał. Wytnij elementy o odpowiednim kształcie i zszyj ich trzy strony. Teraz musimy tylko przyszyć cienkie paseczki jako rączki. Zrób z siateczki worek pomarańczy. Zawiń krawędzie papierem i chwyć je podgrzaną prostownicą. Kiedy torba będzie pełna, możemy zapieczętować drugą krawędź i dodać cenę. Wyciągnij oś z kołami z zepsutego auta zabawki. Odetnij kawałek drewnianej szpatułki. Teraz sklej części ze sobą, dodając dwie wykałaczki. Pokoloruj wózek czerwoną farbą akrylową, żeby wyglądał bardziej realistycznie. Uformuj rączki z piankoliny. Przenoszenie koszyków będzie teraz o wiele łatwiejsze. Uformuj kulki z zielonej piankoliny. Dodaj ciemne i jasne paski. Melony też byłyby świetne. Dodaj żyłki. Czy wiesz, czy są prawdziwe, czy sztuczne? Tylko w naszym sklepie kupisz największe bogactwa natury. Użyj słomki, żeby wlać mleko i jogurt do mini buteleczek. A gąbka do naczyń przyda się do zrobienia sera. Odkrój kawałek gąbki. Wytnij kawałek sera. Zobacz, ma nawet dziurki jak prawdziwy ser. Ale żeby wyglądał jeszcze bardziej realistycznie, pomalujemy niektóre kawałki ciepłym odcieniem żółci. Zrób kilka kawałków sera o różnych odcieniach. Ciekawe, co możemy zrobić ze starego opakowania po rysorku. Najpierw odetnij tył pudełka. Owiń całość papierem piankowym. Zrób to samo z kawałkiem styropianu i powstanie chłodząca półka. A teraz przyozdóbmy naszą ladę. Wykorzystajmy maksymalnie naszą przestrzeń. A tak w ogóle, półka wyglądałaby świetnie w tym kącie. Sklej dwie drewniane szpatułki ze sobą gorącym klejem pod kątem. Kiedy podstawa półki będzie gotowa, możemy przykleić drewniane patyczki do mieszania napojów. Przyklej na nich półki. Kiedy klej wyschnie, możemy wyłożyć produkty na półki. Szkoda, że w naszym sklepie nie jest ciepło i przytulnie. Żeby coś z tym zrobić, zegniemy tekturę pod kątem 90 stopni i przykleimy do niej kolorowy papier piankowy. Wybierz sobie jakieś plakaty. Wszystko musi być starannie zważone. Dokładnie. Potrzebujemy więc wagi. Przyklej małe drewienko do klocka Lego.
Przyklej z tyłu wykałaczki i małą deseczkę na górze. Kiedy wszystko wyschnie, pomalujemy wagę. Ta robota sprawia, że bardzo zachciało mi się pić. Wyciśnijmy świeży sok z pomarańczy. Kilka kropli pomarańczowej farby akrylowej zamieni wodę w kolorowy sok. Przymocujmy do butelki mini kranik. Zaraz otwieramy sklep. Wygląda na to, że brakuje nam tylko cen. Wytnij kawałek grubej tektury w kształcie litery T i napisz na nim cenę. Nasz sklep jest gotowy na swoich pierwszych klientów z całą masą świeżych produktów. Podobały Ci się nasze miniaturowe pomysły? Daj nam lajka i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych pomysłów na naszym kanale Lali Lu.